Baśń z Islandii. A folktale from Iceland. Wieśniak i jego kot. A cottager and his cat. Dawno, dawno temu żył sobie starzec z żoną w brudnej, rozwalającej się chałupie. Niedaleko od wspaniałego pałacu, gdzie mieszkali król z królową. Once upon a time, there lived an old man and his wife in a dirty, tumble-down cottage, not very far from the splendid palace where the king and queen dwelt. Mimo opłakanego stanu ich chałupy, in spite of the wretched state of the hut, który wielu ludzi określało, że jest zbyt beznadziejny nawet dla świń do mieszkania, which many people declared was too bad even for a pig to live in, to ten stary człowiek był bardzo bogaty. The old man was very rich. Ale on był takim skąpcem, for he was a great miser. A poza tym miał okropne szczęście and lucky besides. I często chodził bez ani krztyny jedzenia przez cały dzień, bo wolał to, niż rozmienić jeden ze swoich ulubionych kawałków złota. And would often go without food all day, sooner than change one of his beloved gold pieces. Ale po jakimś czasie stało się tak, że on zbyt często się głodził. But after a while he found that he had starved himself once too often. I się pochorował. He fell ill. Niestety nie miał już siły, żeby wydobrzeć. And had no strength to get well again. I po kilku dniach umarł. And in a few days he died, pozostawiając żonę i jednego syna za sobą. Leaving his wife and one son behind him. W noc po jego śmierci, the night following his death, jego syn miał sen. The son dreamed. Taki sen, że jakiś nieznany mężczyzna pojawił się mu i tak do niego powiedział. That an unknown man appeared to him and said, posłuchaj mnie, listen to me. Twój ojciec zmarł, your father is dead, a twoja matka też wkrótce umrze, and your mother will soon die.
a wszystkie ich bogactwa będą należały wtedy do ciebie. And all their riches will belong to you. Połowa tego bogactwa została zdobyta w bardzo haniebny, zły sposób. Half of his wealth is ill-gotten. I to bogactwo musisz oddać z powrotem wszystkim biedakom, od których je wycisnął. And this you must give back to the poor from whom he squeezed it. Co do tej drugiej połowy, the other half, ty musisz wrzucić ją do morza. You must throw into the sea. Ale uważaj, watch, however. Przyglądaj się, jak pieniądze zatapia się w wodzie. Watch, however, as the money sinks into the water. Jeżeli cokolwiek, jakiekolwiek stworzenie miałoby przypłynąć i złapać te pieniądze i zabrać ze sobą, nie pozwól na to, choćby to nawet był tylko kawałek papieru. And if anything should swim, catch and keep it, even if it is nothing more than a bit of paper. Wtedy mężczyzna zniknął, then the man vanished, a młodzieniec obudził się, and the youth awoke. Pamięć tego snu bardzo zaczęła go martwić. The remembrance of his dream troubled him greatly. Oj, nie chciał się rozstawać z tymi bogactwami, które jego ojciec zostawił mu. He did not want to part with the riches that his father had left him. Ponieważ on wiedział przez całe swoje życie, jakie to straszne, jak ciągle jest człowiek głodny i jest mu zimno. For he had known all his life what it was to be cold and hungry. A teraz miał w końcu nadzieję na choć odrobinę wygody i przyjemności. And now he had hoped for a little comfort and pleasure. On był uczciwy i miał dobre serce. Still, he was honest and good-hearted. No i jeżeli jego ojciec w zły sposób doszedł do tego bogactwa, and if his father had come wrongfully by his wealth, on czuł, że nie potrafiłby się nigdy nim cieszyć i czerpać przyjemności z tego bogactwa. He felt he could never enjoy it. No i w końcu podjął decyzję, and at last he made up his mind, żeby zrobić tak, jak mu powiedziano, jak mu polecono. To do as he had been bidden. Dowiedział się,
którzy ludzie we wsi byli najbiedniejsi. He found out who were the people who were poorest in the village. I wydał połowę swoich pieniędzy, żeby im pomóc. And spent half of his money in helping them. A drugą połowę włożył sobie do kieszeni. And the other half he put in his pocket. Ze skały, która wystawała prosto z samego morza, on wrzucił te pieniądze w wodę. From a rock that jutted right out into the sea, he flung it in. W jednej chwili stracił te pieniądze z widoku. In a moment it was out of sight. I nikt, żaden człowiek nawet by nie zgadnął, w którym miejscu te pieniądze utonęły. And no man could have told the spot where it had sunk. No poza jednym malutkim skrawkiem papieru. Except for a tiny scrap of paper, który unosił się na powierzchni wody. Floating on the water. Więc wyciągnął się w kierunku tego papierka bardzo ostrożnie i udało mu się go dosięgnąć. He stretched down carefully and managed to reach it. A otwierając banknot, zobaczył, że w środku jest 6 szylingów. And on opening it, found 6 shillings wrapped inside. To były teraz całe jego pieniądze, które miał na świecie. It was now all the money he had in the world. Młodzieniec stanął, popatrzył na te pieniądze bardzo uważnie i pomyślał. The young man stood and looked at it thoughtfully. No nic, za dużo to ja z tym nie zrobię. Well, I can't do much with this, powiedział sam do siebie. He said to himself. No ale 6 szylingów to zawsze lepiej niż nic. 6 shillings were better than nothing. I zwinął je z powrotem i wrzucił sobie do płaszcza. He wrapped them up again and slipped them into his coat. Pracował ciężko w swoim ogrodzie przez kilka kolejnych tygodni. He worked in his garden for the next few weeks. On i jego matka próbowali przeżyć na owocach i warzywach, które miał z tego ogrodu. And he and his mother contrived to live on the fruit and vegetables he got out of it. Ale potem ona też nagle umarła. And then she too died suddenly. Biedny człowiek czuł się bardzo smutno, kiedy kładł ją do jej grobu. The poor fellow felt very sad when he had laid her in her grave. I z takim ciężkim sercem and with a heavy heart
On zawędrował głęboko do lasu, nawet nie wiedząc, dokąd idzie. He wandered into the forest, not knowing where he was going. Czasem zaczynał się robić coraz bardziej głodny. By and by he began to get hungry. Więc widząc małą chatkę przed sobą and seeing a small hut in front of him, zapukał do drzwi. He knocked at the door i zapytał, czy mógłby dostać tu trochę mleka and asked if they could give him some milk. Staruszka, która otworzyła drzwi, zaczęła go prosić, żeby wszedł do środka. The old woman who opened it begged him to come in. I dodała serdecznie, adding kindly, że gdyby chciał zostać na noc, to mógłby oczywiście to zrobić bez żadnych kosztów. Adding kindly that if he wanted a night's lodging, he might have it without it costing him anything. Kiedy wszedł, akurat dwie kobiety i trzech mężczyzn jadło kolację. Two women and three men were at supper when he entered. Oni cicho zrobili mu miejsce, żeby usiadł razem z nimi. They silently made room for him to sit down by them. Kiedy on już się najadł, when he had eaten, zaczął rozglądać się wokół siebie. He began to look about him i był zaskoczony, widząc, że jakieś zwierzę siedzi przy ogniu and was surprised to see an animal sitting by the fire. A to zwierzę różniło się od czegokolwiek, co do tej pory widział. And it was different from anything he had ever noticed before. Więc było szare. It was gray in color. Nie było zbyt duże. And not very big. Ale jego oczy były ogromne. But its eyes were large. I bardzo jasne. And very bright. I to zwierzę wydawało się nucić jakąś melodię w bardzo dziwny sposób. And it seemed to be singing in an odd way. Zupełnie inaczej niż jakiekolwiek inne zwierzę w lesie. Quite unlike any animal in the forest. Jak się nazywa to małe, dziwne stworzenie? Zapytał. What is the name of that strange little creature? Asked he. Oni odrzekli. And they answered. No, my nazywamy go kotem. We call it a cat. Chciałbym je kupić.
jeśli oczywiście nie kosztuje zbyt drogo. Jeśli dla was nie jest zbyt drogocenny. I should like to buy it, if it is not too dear, powiedział młodzieniec, said the young man. Byłby wspaniałym towarzyszem dla mnie. It would be a company for me. Oni odpowiedzieli mu, że może go dostać za 6 szylingów. And they told him that he might have it for 6 szylings. Jeżeli tak bardzo chce naprawdę im je dać. If he cared to give so much. Młodzieniec wyjął więc swoją drogocenną kartkę papieru. The young man took out his precious bit of paper i dał im te 6 szylingów and handed them the 6 szylings. A następnego poranka pożegnał się z nimi and the next morning bade them farewell z kotem, który leżał sobie wtulony w jego pelerynę, with the cat lying snugly in his cloak. Przez cały dzień spacerowali sobie przez łąki, przez lasy. For the whole day they wandered through meadows and forest. Aż pod wieczór dotarli do jakiegoś domu. Till in the evening they reached a house. Młodzieniec zapukał do drzwi. The young fellow knocked at the door. I poprosił starego mężczyznę, który otworzył te drzwi, czy mógłby tu spędzić noc. And asked the old man who opened it, if he could rest there that night. Dodając, że nie miał żadnych pieniędzy na zapłatę, adding that he had no money to pay for it. Ależ w takim razie to ja muszę ci dać jakieś pieniądze. Then I must give it to you, odpowiedział mężczyzna, answered the man. I zaprowadził go do pokoju, gdzie 2 kobiety i 2 mężczyzn siedziało przy kolacji. And led him into a room where 2 women and 2 men were sitting at supper. Jedna z kobiet była żoną starca. One of the women was the old man's wife, a druga jego córką. The other his daughter. Położył kota na półce. He placed the cat on the shelf. I wszyscy zaczęli się tłoczyć, żeby popatrzeć na to dziwne stworzenie. And they all crowded round to examine this strange beast. A kotek ocierał się o nich. And the cat rubbed itself against them. Wyciągał łapkę and held out his paw. I śpiewał dla nich and sang to them. Kobiety były zachwycone and the women were delighted. I dawały mu wszystko, co kotek mógł zjeść. And gave it everything that a cat could eat. A poza tym dużo więcej. And a great deal more besides. Po wysłuchaniu historii młodzieńca,
after hearing the youth's story. I wysłuchaniu, jak to nie miał nic na świecie oprócz tego kota, and how he had nothing in the world left except his cat. Starzec doradził mu, żeby poszedł do pałacu. The old man advised him to go to the palace, który był zaledwie o kilka mil dalej, which was only a few miles distant, i żeby poradził się króla and take counsel of the king, który był dla wszystkich dobry, who was kind to everyone i na pewno się z nim zaprzyjaźni. And would certainly be his friend. Młody człowiek podziękował mu, the young man thanked him i powiedział, że chętnie przyjmie tę radę i posłucha tej rady. And said he would gladly take his advice. A więc rano wcześnie następnego dnia wyruszył do królewskiego pałacu. And early next morning he set out for the royal palace. Wysłał wiadomość do króla, żeby prosić o audiencję. He sent a message to the king to beg for an audience. I otrzymał odpowiedź and received a reply, że ma iść do wielkiej sali, that he was to go into the great hall, gdzie odnajdzie jego wysokość, where he would find his majesty. Król był w trakcie obiadu ze swoim dworem. The king was at dinner with his court, kiedy młodzieniec wszedł, when the young man entered, i podpisał się i dał mu znak, żeby podszedł bliżej. And he signed to him to come near. Młodzieniec się skłonił bardzo nisko. The youth bowed low, a potem wpatrywał się w wielkim zadziwieniu w cały tłum małych czarnych stworzeń, które biegały po podłodze. And he gazed in surprise at the crowd of little black creatures who were running about the floor, i nawet na stole, and even on the table itself. Tak, indeed, one były tak śmiałe, że brały sobie kawałki jedzenia z talerza samego króla. They were so bold that they snatched pieces of food from the king's own plate. A kiedy je odganiał, and if he drove them away, próbowały ugryźć go w dłonie, tried to bite his hands, tak, że nie mógł po prostu jeść, so that he could not eat his food. A jego dworzanie nie radzili sobie wcale lepiej. And his courtiers fared no better. Co to za zwierzęta? What sort of animals are these? Zapytał młodzieniec jednej z dam siedzących obok niego. Asked the youth of one of the ladies sitting near him. To są szczury. They are called rats, odpowiedział król. Answered the king, który podsłyszał to pytanie, who had overheard the question. Tak, i już od wielu lat próbowaliśmy jakoś skończyć z tymi szczurami, ale to niemożliwe. One włażą nam do naszych własnych łóżek. And for years we have tried some way of putting an end to them, but it is impossible. They come into our very beds.
tym momencie coś dało się zauważyć, że leci w powietrzu. At this moment something was seen flying through the air. Kot był już na stole. The cat was on the table. I trzema, dwoma potrząśnięciami już kilka szczurów leżało zdechłych wokół niego. And with two or three shakes, a number of rats were lying dead around him. Potem było słychać jakieś wielkie szuranie stóp. Then a great scuffling of feet was heard i w kilka minut cały hall był czysty. And in a few minutes the hall was clear. Przez kilka minut król i jego dworzanie tylko spoglądali na siebie w wielkim zadziwieniu. For some minutes the king and his courtiers only looked at each other in astonishment. Co to za zwierzę? What kind of animal is that, które potrafi czynić taki rodzaj magii, which can work magic of this sort? Zapytał, asked he. Wtedy młodzieniec powiedział mu, że to zwierzę nazywało się kot i że kupił je za 6 szylingów. And the young man told him that it was called a cat and that he had bought it for 6 shillings. Król odrzekł. And the king answered. Z powodu szczęścia, które mi przyniosłeś, że uwolniłeś mój pałac od plagi, która nas wszystkich przerażała, paraliżowała przez wiele lat. Because of the luck you have brought me in freeing my palace from the plague, which has tormented me for many years. Dam ci wybór 2 rzeczy. I will give you the choice of 2 things. Albo będziesz moim premierem, either you shall be my prime minister, albo poślubisz moją córkę i będziesz rządził po mnie. Or else you shall marry my daughter and reign after me. Więc powiedz, które się ma stać? Say, which shall it be? Księżniczka i królestwo, odpowiedział młodzieniec. The princess and the kingdom, said the young man. I tak się stało. And so it was. Bye.